schroniska. Jakie to jest przejebane bydle! Miałem 14 lat, jak rodzice mi powiedzieli, no synek, jedziemy do schroniska, przewieziemy ci kudłacza. Pojechałem, ale to, co tam zobaczyłem, przeraziło mnie. Spytałem się obsługi, czy są tutaj jakieś czyste psy, ale laska kazała mi spierdalać, że nie mam uczuć czy coś. Ojciec rzucił jej w twarz. Dobrze, że te psy, kurwa, zdechną w tym schronisku na rozwolnienie czy inne gówno. I do dzisiaj jestem mu za to wdzięczny. I tak niestety wyglądała postawa każdego obrońcy psów dobrego serca. Chodź do skroniska i przygarnij psa. A jak coś ci się nie podoba, to hurdur! Boże, jak to geje LGBT, że niby ich obrażam! Pies ze schroniska, zapchlony, plamnisty kundel. Nikt nawet nie wie skąd przelazł, nie ma co jeść, bo w szkole nie zrobili zbiórki karmy, a po nocach tylko drzeryja i nie daje spać. Tego się nawet oduczyć nie da. Wiem, bo na wsi mieszkałem. A co gorsza, jest agresywny. Adoptowanie takiego psa wyróżnia chyba najniższą kastę człowieka. Jakichś jebanych podludzi. Kto inny mógłby być tak spierdolony, żeby to sobie zrobić? Jak takie coś może być najlepszym przyjacielem człowieka, a w szczególności małego chłopca. Może 5% tych psów, co dopiero się tam znalazły, nadaje się na popila, a reszta jak nie ujebie dziecka waszego sąsiada, to zesra wam się na dywan. Taki karmiony karmą kundel będzie myślał, że jest nie wiadomo jakim potokiem wilka, rasowcem. BTW w schroniskach i tak nie ma psów rasowych. Właściciele rasowych psów znacząco odróżniają się od tej intelektualnej prostoty adoptującej psy ze schroniska. Potrafią wybrać sobie kompana, który jest wierny, inteligentny, grzeczny i w razie czego stanie w obronie. Pójdziesz do hodowcy, dobierzesz odpowiedniego psa do twoich potrzeb, do tego dostaniesz wykaz badań z ostatnich miesięcy i zapas karmy dla danej rasy. A te zaszczute śmiecie ze schroniska? Puść petardę, to będzie tak spierdalać, że jeszcze pod samochód się wpierdoli. A w sumie to nawet nie brzmi tak źle, jednego mniej. W Nowym Roku specjalnie pod schronisko pojechałem, żeby fajerwerki puszczać. Gdybyście tylko słyszeli agonię tych synów. No i ja pierdolę, muzyka dla uszu. Jak będziesz już mieć tego psa, to zauważysz, że coś jest z nim nie tak. Kupisz mu zabawkę, a on i tak ci kapcie będzie wpierdalać. Jedyną metodą represji jest zajebanie takiemu jakimś tępym narzędziem. Widziałeś kiedyś psa ze schroniska, żeby był normalny? A właściciela takiego psa? Kogokolwiek? Kurwa! A co robią właściciele rasowych psów? W tym czasie, jak ty będziesz po raz kolejny myć dywan, oni będą ze swoim psem biegać po parku. Zresztą kurwa, takie Janusze, chcąc zaoszczędzić, będą co chwilę do weterynarza jeździć psem. A on im się jeszcze zesra na tylnym siedzeniu. Zamiast kurwy syn się cieszyć, że znalazł człowieka, pokroju swojej inteligencji, który się nim zajmuje i obdarzy go jakimkolwiek uczuciem, to nie! Chuj kurwa, srać na wszystko! To tylko dowodzi, jak niewdzięczne potrafią być psy ze schroniska. Aha, jeszcze jedno. Ja się nie dziwię, że ludzie na policję dzwonią, że pies do drzewa przywiązany albo do lasu wywieziony. Jeżeli ktoś nie ma serca zajebać kundlowi i hop do piachu dwa metry pod ziemię, to wywozi. Achuj, pomóż psom w schronisku.